z pewną, piękną, cudowną polską modelką, dojrzałą, wspaniałą. Zrobiliśmy cudowny projekt dla kobiet w okresie i po menopauzie, dla dojrzewających kobiet. Tak nazwaliśmy w ogóle dla dojrzewających ludzi, ale myślę, że no to jednak no Kuczaj przyciąga więcej kobiet, więc dla dojrzewających kobiet. Postanowiliśmy się nimi zaopiekować, bo często dostawałem właśnie takie wiadomości: Kuczajku, ja to jestem stara baba, oglądam cię, ale na przykład nie ćwiczę, ale nie wiem, jak o siebie zadbać. Czuję się niewidzialna, więc stwierdziłem, że to jest taki, jeśli trafiam do tylu kobiet też w tym wieku, do dojrzałych kobiet, to pora je ukochać i zaopiekować się nimi tak bardzo. Ostatnio oglądałem bardzo fajny dokument o supermodelkach, o Christie, o Lindzie Ewangeliście, Cindy Crawford i Naomi Campbell, o czterech supermodelkach lat 80. 90., które już dzisiaj są dojrzałymi kobietami. Ja myślę, że to się trochę też zmienia, wiesz, więcej tych kobiet, między innymi właśnie moja cudowna współtwórczyni właśnie tego projektu, jest dojrzałą kobietą, kobietą po 50. Jest kobietą przepiękną, wiesz, można powiedzieć, że młodość, okej, młodość przemija, ale piękno, myślę, nie przemija, więc myślę, że to piękni możemy pozostać do końca, więc to się, ja czuję, że to się zmienia, że więcej teraz mówi się właśnie o tej, ta granica też się przesuwa, więcej mówi się jednak o tych właśnie kobietach dojrzewających, ale wciąż to jest za mało, wiesz, wciąż to jest za mało, bo często dostaję właśnie takie wiadomości, że czuję się taka niewidzialna, nie? Że fajnie, żeby jeszcze bardziej przełamywać ten, to tabu, które jest wokół menopauzy, nie? Więc cieszę się, że no dość myślę, że to będzie, no myślę, że to będzie mocny projekt. Tak, bo jeszcze mężczyzna jednak, ja Kuczaj, który będzie o tym, ten temat poruszał, myślę, że i dobrze, że może się wokół tego trochę dziać.